W niedzielę 5 czerwca w Centrum Kongresowym ICE 6. Forum na rzecz pacjenta onkologicznego, organizowane jak co roku przez Stowarzyszenie Unicorn, a z nami ambasador stowarzyszenia. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Dzień dobry. Dobry. Który wraz ze swoją żoną Barbarą od lat wspiera pacjentów onkologicznych i działa bardzo silnie na ich rzecz. Panie profesorze, to właściwie taka pana misja życiowa. Trochę tak. No, stałem się tak ambasadorem mimo woli, bo sam byłem pacjentami różnymi i pacjentem onkologicznym również. I gdzieś dzieliłem się tą moją wiedzą, cierpliwością, wytrwałością u pacjentów. No i tak pomalutku potem się stało, bo moja żona była bardziej aktywna przez lata i wciągnęli mnie w to, żebym albo kwestował, prawda, albo robił reklamę, prawda? No i to forum, które 5 czerwca będzie tu właśnie, będzie się odbywało, to jest forum znowu bardzo dobrą okazją, bo to jest tak, że ludzie są bardzo osamotnieni w tej chorobie i nie wiedzą, gdzie się zwrócić. A strasznie by chcieli wiedzy na temat swojej choroby i jak ją okiełznać, jak ją opanować, prawda? Więc takeśmy wymyślili kiedyś dawno, 6-7 lat, żeby było spotkanie. Żeby to było spotkanie, nazwamy to forum, gdzie będą specjaliści, teoretycy, rehabilitanci, praktycy i czasem i pacjenci. No więc to forum bardzo miało ogromne powodzenie, bo ludzie się garnęli, gdzie, jaką wiedzę posiąść. Także 5 czerwca znowu będzie to samo. No tylko, że to wszystko musi się zakończyć wielkim koncertem, no żeby z tego były pieniądze, no bo my jesteśmy tylko stowarzyszenie. Więc w tym roku zagości i zaszczyci nas Patrycja Markowska. Prawda? I będziemy jej ogromnie dziękować za ten koncert, który tu wieczorem będzie. No więc to jest forum. Forum, gdzie głównie to służy temu, żeby się dowiedzieć, co robić dalej. Tak. Pan kiedyś w jednym z wywiadów powiedział, że najgorszy w tej chorobie jest lęk. Lęk i samotność. Lęk. Tak, bo on się tak czai, jak Witkacy o tym mówił pięknie, że ten lęk się czai, prawda? I jak najszybciej go okiełznać, jak go opanować, prawda? Bo ty nie wiesz, znaczy nie masz wiedzy na ten temat, a za chwilę właśnie ktoś, kto się na tym zna, powie ci, że trzeba tak, taką dietę, taką rehabilitację, taką fizjoterapię. No i jak pomóc głównie w psychologicznej sferze. A pan był takim pokornym pacjentem, który słuchał lekarzy? Tak, raczej tak. Ale ja miałem dużą praktykę w chorobach. No właśnie chciałam zapytać, jak się pan czuje, bo bardzo jest pan doświadczony. Bardzo, tak. Jakoś to wszystko przetrwałem. Ale też... Miał pan koło siebie ja dlatego jestem tym ambasadorem, bo po prostu pokazuję, że można. No można. Można, ale kiedy się ma wsparcie najbliższe. Tak, oczywiście, wszystko tak, no ale ja to nawet takie wsparcie to potężne, prawda, bo to były potężne dawki chemii i radioterapii, prawda, ale to trzeba i się przeżyło.
I o tym opowiadam ludziom. Chciałam też zapytać o taką pana odwagę do tego, żeby będąc gwiazdą, będąc osobą, która jest też uosobieniem, symbolem sukcesu życiowego, miał pan odwagę stanąć i powiedzieć, jestem chory, tak, przechodzę trudne ale wie momenty, pani co? Bo powiem pani, i pokazać że, też tę swoją słabość. Że nagle zobaczyłem, jaki to ma rezonans, jaki oddźwięk, ilu ludziom to choćby doraźnie pomogło. No to już potem szedłem dalej w tym kierunku, tą ścieżką, prawda, bo żeby się z ludźmi podzielić, żeby się podzielić, ale i wiarą. Także to, dlatego jestem tym ambasadorem niby, no, żeby pokazywać ludziom, że przezwyciężyłem. Nie można tracić nadziei, tak, nawet w najtrudniejszych momentach. Proszę? Nawet w najtrudniejszych momentach nie można tracić nadziei. Tak, bo u mnie to było wóz przewóz. No. Już bardzo słabo. Wszyscy za pana trzymaliśmy kciuki. Bardzo mocno. Panie profesorze, pan zawsze był bardzo aktywny zawodowo. Kręcił pan film za filmem. Wczoraj jako jeszcze aktor, jako reżyser. Z planu zszedłem. Właśnie, co to za film, ta najnowsza rola? A nie, to bardzo pożyteczny, bo to jest opowieść dla młodych ludzi o mediach. Jak się narodziły, do czego służą. I ja z taką malutką dziewczynką, jako jej dziadek, chodzę i opowiadam o historii mediów. Historiach, malunkach ściennych, a potem o Gutenbergu, a potem o radiu, a potem o telewizji. No i tak snują opowieść o tym, jak służy nauce. Mogliśmy pana też oglądać niedawno w filmie Sonata Bartosz, o, wie pani, to raczej historia, to nie rola, mówi. To wie pani, to ukłon. Bo ja grałem pana profesora Skarżyńskiego, słynnego specjalisty od ucha, prawda? Sam byłem jego pacjentem przez jakiś czas. Byłem jurorem na jego festiwalach. I proszę pani, no i nagle mi przyszło grać tego profesora Skarżyńskiego, a opowieść jest, bo ja byłem przy tej historii. To ja byłem tym jurorem, który temu chłopcu dał nagrodę. A to piękne przeżycie móc teraz zagrać. Pan Płonka z Krakowa, prawda, to ja mu dawałem nagrodę. Którego... Więc jakby to się wróciło, takie déjà vu się wróciło, więc się bardzo ucieszyłem, że młody reżyser, absolwent katowickiej szkoły filmowej, nawet kiedyś był jakimś stażystą był w Dużym Swierze u mnie. To tak, u pana. Tak. No więc profesora Skarżyńskiego to był taki ukłon mój w kierunku wielkiego profesora, wielkiego artysty profesora Skarżyńskiego. Przez wiele lat żył pan właściwie między Polską a Włochami. Dalej, i dalej pan tydzień tak temu wróciłem. Co we Włoszech teraz? No, skończyłem film dość ważny, bo to jeden z największych włoskich reżyserów, Nanni Moretti. Już trzeci raz się z nim spotykam i zagrałem znowu jakby rolę trochę dla mnie napisana. Zdradzi pan coś więcej? Ambasador Polski. A no tak. To... Proszę bardzo. Ale wy się przyjaźnicie z Nanim Moretti. Tak, no to już lata. Ale to się zaczęło od tego, że jak on wziął do swojego kina, bo on ma swoje kino na Zatybrzu, Sacher, moje historie miłosne. I tak się zaczęła nasza przyjaźń. I potem zagrałem w Kajmanie, potem zagrałem Habemus Papam, a teraz Sole, ale w Avenire, wschodzące słońce. I jak już pan wspomniał historie miłosne, to chciałam zapytać pana o panią Katarzynę Figurę, z którą graliście nieraz, bardzo się przyjaźnicie. No pewnie.
Ale pewnie, no to w paru filmach, a u mnie, no to też dla niej to było napisane w ogóle, ta rola. Jak się pisze rolę dla konkretnej aktorki? Różnie, to nie ma reguły. Nie ma reguły, bo czasem muszę znaleźć, prawda? Ale jak już znam aktorkę, no to już tak piszę, bo mam ucho takie, że ja wiem, jak ona mówi, jak mówi, co mówi, prawda? Z mężczyznami też czasem, że pod nich trochę, pod ich rodzaj wysławiania się, ale tak i od jakby, no Kasia to w historiach miłosnych, no to właśnie to było tak, że ona tak zdradzała tego męża, a mimo to on ją kochał, no. A, właśnie, mężczyźni są czasem nieprzewidywalni. On ją kochał. Czym jest praca w momencie, kiedy zapada się na taką ciężką chorobę? Czy ona schodzi na plan drugi, czy wręcz odwrotnie, pasja? Nie, praca, nie, która jest pasją, daje siłę napędową do zdrowia. Moje choroby te zwalały mnie z nóg. No tak, zawał, choroba onkologiczna, udar. Tak. Oczywiście są choroby, które zwalają z nóg. Zawał serca, to ja wiedziałem, że nie wrócę że mogę nie wrócić do zawodu. A miałem 38 lat. Prawda? I co się wtedy czuje? No, walka. To jest walka? Wiara. Raczej wiara, tak. Bo często mówi się właśnie, że ktoś wygrał walkę albo przegrał walkę, nie, z rakiem, trwanie, z jakąś inną chorobą. Ale trwanie, to słuchać się ludzi mądrych i trwać. Trwać, mieć plany. Przy tej chorobie teraz, to ja strasznie chciałem zobaczyć moją wnuczkę, bo się miała urodzić. I proszę sobie wyobrazić, wychodzę, a córka urodziła tydzień później. No to piękne. Taka przygoda. Panie profesorze, jakie teraz plany ma pan na ten najbliższy czas? Bo wiemy, że 5 czerwca... Niech mi pani troszeczkę da oddychać, bo wczoraj skończyłem ten medialny program. Ale z unikornem macie też plany. Od 25 czerwca ruszają... Te turnusy. To jest ciekawa rzecz, że w naszym ośrodku Zielony Dół, gdzie ma 30 osób i można przyjechać z rodziną. I teraz albo choruje dziecko, to z nią przyjadą rodzice. Albo choruje ojciec, to przyjedzie mama z dzieckiem. Prawda? I przez tydzień mają pełną obsługę psychologiczną, terapeutyczną, dietetyczną, artystyczną i ze zwiedzeniem Krakowa. Takie na razie dwa, 25, 30 i 1-6 lipiec. Ludzie bardzo to kochają. Ja się z nimi też spotykam tam. I to jest dla nich wsparcie duże. A lubi pan odpowiadać na pytania? Ale jakie? Na spotkaniach z takimi pacjentami, którzy być może czasem zadają trudne pytania o te najgorsze momenty w chorobie. Wie pani, to nawet nie to, bo jak samemu się odpowiada, no to jeszcze odpowiadać za siebie. Mm-hmm. Ale czasem ludzie się zwierzają i wtedy co? A ja nie jestem psychologiem, ja nie jestem psychoonkologiem, nie jestem terapeutą. Ale może, prawda? Wsparcie kogoś, kto i sam przeszedł przez ciężką chorobę, jest ważniejsze tak, niż... Tak, ale trafiałem. Trafiałem w ludzi, że bo mówiłem o sobie i nagle ludzie widzieli, że odnajdują siebie w tym, a nie jestem specjalistą. Jak mówią w Łodzi Włosi autodatta, czyli samouk.
A plany zawodowe na najbliższe tygodnie? No ja wiem, że teraz dopiero co pan zakończył, dopiero prawda? Co na Nimoretti, ale jutro jadę do Tarnowa na festiwal, gdzie dostaję nagrodę, no już teraz w moim wieku to honorowe nagrody. Za całokształt. Za całokształt, tak jest. Jutro w Tarnowie jest, mam spotkanie z publicznością i gala, zakończenie tego festiwalu, gdzie ja byłem jurorem parę razy, moje filmy tam były też. Bardzo mi przyjazne miasto. Więc to Tarnów, a krótki urlop do Włoch, tym razem turystycznie, żadnego grania. A które rejony? A tam bliżej, krótko. Na krótko to pod Wenecję, tak? No, przyjemnie. Myśmy tam już jeździli ślicznie, tam są najpiękniejsze plaże. Najpiękniejsze. Lignano, Caorle, Jezolo. Sabbiadoro. Tak, Sabbiadoro, tak jest. No więc to ten, a potem już z utęsknieniem czekam na wnuczki, na wnuki. To pięknego lata życzę. Ta. Dobrej kuchni we Włoszech tej nigdy nie brakuje. No ja to już tak pogody. Gorzej z tą kuchnią, to muszę bardzo uważać. Ale popatrzę się przynajmniej. I zdrowia. Teraz już dobrze wszystko. Mam nadzieję, no na Boga, no tyle już było, no to... Niech, to już wystarczy tego chorowania. Natura i Pan Bóg da mi odetchnąć trochę. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Ja dziękuję. Spotkanie. Pozdrawiam wszystkich. I jeszcze raz przypomnę, w niedzielę, jutro, w 6 Forum na Rzecz Pacjenta Onkologicznego w Centrum Kongresowym A wieczorem ICE, koncert tutaj. Organizowane przez Stowarzyszenie Unicorn, a wieczorem koncert Patrycji Markowskiej. Tak jest. Zapraszamy. Wszystkiego dobrego.